jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy testować kosmetyki w bardzo dziwnych cenach, dlatego że mamy tutaj kosmetyki tak naprawdę od złoty 99 do 5 zł i dzisiaj będziemy je testować. Także niech Was ta torebka seforowska nie zwiedzie. Tutaj właśnie w środku mam te kosmetyki. Wydaje mi się, że kupiłam wszystko, co będzie nam tutaj dzisiaj potrzebne. Natomiast, no, mogłam o czymś zapomnieć, także w razie było w trakcie testu będziemy to sprawdzać, bo wydaje mi się, że mam wszystko. Wyświetlę Wam teraz zdjęcia paragonów. Jak możecie zobaczyć, gdyby nie to, że kupiłam jeszcze długopis, tutaj byłoby 14, tutaj kupiłam dwie skarbonki, byłoby 8, no to byłoby 21, 50 dodać 14, czyli wyszłoby... Tak, wydaje mi się, że to byłoby 35-50. Także zobaczymy, jak te kosmetyki się sprawdzą. Także ja Wam wyświetlę te paragony na ekranie, żebyście mogli zobaczyć, że mam dowód, że tyle zapłaciłam za te kosmetyki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak te kosmetyki się sprawdzą, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Co więcej, ja mniej więcej o tej samej porze roku w zeszłym roku, wiecie o co chodzi, robiłam test kosmetyków po złotych 50, także odsyłam Was do odcinka, żebyście mogli sobie to zobaczyć. A dzisiaj już nie przedłużam. A, jeszcze jedno. Zapraszam Was na mój Instagram. Tak, koniecznie wbijajcie na Insta, żeby być ze mną na bieżąco. I już tak, już teraz nie przedłużam. Możemy przechodzić do testowania. Dobra, ja zawsze zaczynam od oczu. Jeśli chodzi o oczy, to mam tutaj taką paletę 4 cieni za 4 zł. Ona kosztowała 4 zeta aż. I jest to paleta takich neutralnych brązów, bo chciałam sobie mieć czym w ogóle wykonturować oko. Także wzięłam sobie takie 4 neutralne brązy. No i do tego mam paletę takich metalicznych cieni, tylko wiecie co, ona mi się troszkę posypała. Okej. Boję się nią teraz tak, o widzicie co się dzieje, cień mi odpadł. Fantastycznie. Także pozwólcie, że ja ją sobie teraz otworzę jakoś. Będziemy sobie jakoś radzić. No dobra, także ja na powieki, a jeszcze brwi. Czyli ja zaczynam od brwi i brwi dzisiaj będę robić taką kredką, która nawet nie wiem, czy jest do brwi, ale jest w kolorze brązowym, więc stwierdziłam, że ją kupię. I ta kredka kosztowała złoty 99. Ona właśnie jest taka, no, zaostrzona, brązowa. Nią sobie dzisiaj narysuję brwi. Mogę mieć trochę je za ciepłe, ale myślę, że przejdą. Jest dzisiaj tak mega gorąco, że te kosmetyki będą miały hardkorowy test. Po prostu hardkorowy. Dobra. No okej, już widzę, że kredka jest dla mnie za ciepła. Nic z tym nie zrobię. Jest dosyć twarda. Tak jak brwi, to spokojnie, ale jakbym miała sobie tym rysować linię wodną oka albo kreska eyelinerem, no bo skoro nie ma dla niej przeznaczenia, no to jest taka uniwersalna, to powiem Wam szczerze, że trochę by to bolało. Okej, mam jedną brew. No strasznie ciepła wyszła, no ale jak za złoty 99, to wiecie, przeżyję to. Dobra, one są troszkę grudkowe. Są takie dosyć posklejane, nie? Te brwi. Ale powiem Wam szczerze, że z daleka jak na nie patrzę, to jest naprawdę okej. W sensie, no wiadomo, czego ty się spodziewasz po kredce za 99, czego ja się tu mogę dzisiaj spodziewać. Ale tak z daleka, jakbym, nie wiem, nie miała innego wyjścia czy budżetu, to myślę, żeby to przeszło. No, myślę, że jak najbardziej by to przeszło. Moją bazą dzisiaj na powieki będzie korektor Too Faced Born This Way w kolorze Snow. I gąbeczką z Eveline sobie to wszystko rozblenduję. No i dobra, jak oczy mam rozblendowane, w sensie korektor na nich, to możemy przejść do cieniowania i zacznę sobie oczywiście od tych brązów. I no zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, nałożę sobie ten średni brąz. O tak, ten w załamanie powieki. No w ogóle mają tutaj takie drobinki, więc podejrzewam, że to jest bardziej satyna niż mat. Ale na pędzlu tutaj pigment jakiś tam mamy. No i zaczynamy blendować w załamaniu. Okej! Okay. No to teraz się zaskoczyłam, bo jak widać, tu faktycznie jest brązik. Okej! Okay. Okej, okay, nie jest to jakiś, wiecie, mocno napigmentowany brązowy odcień, ale jak patrząc na to, co jest w opakowaniu i na mojej powiece, to nawet jest okej.
Ale to jest satyna i mi się tu błyska, wiecie? Dobra, wezmę sobie teraz większy pędzelek i rozblenduję ku górze. Dobra. Teraz wezmę sobie, dołożę tego najjaśniejszego cienia i będę, o tego, pokażę wam. I będę sobie blendować właśnie ku górze. Wracamy do brązu i spróbujemy go tutaj budować w załamanie. Okej, chyba już bardziej się go zbudować nie da. I będę musiała się z tym po prostu pogodzić. No, no tak jak mówię, jak za tą cenę, czyli złotówkę za cień, to nie jest źle. Dobra, nawet się połączyły ze sobą te cienie. Nie no, jest naprawdę, naprawdę w porządku. Dobra, teraz zakładamy w zewnętrzny kącik ten najciemniejszy brąz. I te dwa pędzle, którym poprzednio blendowałam, to były, słuchajcie, pędzelki z Jessup. I ten większy to jest 221, a ten mniejszy to jest 231. A teraz zewnętrzny kącik będę nakładać ciemny cień Hulu P68. Okej, pigmentacja jest. Przyjadę sobie też po załamaniu, żeby je wzmocnić. I zewnętrzny kącik. Wyszło troszeczkę brudno mi tutaj. Tak, ten brąz jest strasznie taki... No takim brudnym odcieniem ten ciemny brąz jest. I on mi tutaj ten makijaż troszkę jednak ubrudził, że tak powiem. Więc pozwólcie, że ja go już tutaj dokładać na zewnętrzny kącik nie będę, tylko dobuduję sobie załamanie. I nałożymy sobie coś świecącego. Dołożyłam jeszcze taką zależność, że ten brąz podczas rozcierania się zanika. Ten jasny. Okej, mamy coś takiego, lepiej już dzisiaj nie będzie. I teraz nałożę sobie na powiekę, na powiekę glitter glue z NYXa. Okej, i teraz będę tak nakładać od wewnętrznego kącika ten jasny różowy, ten, a na końcu ten. Okej, tak wygląda pierwszy różowy. No, jego pigmentacja nie powala nawet na glitter glue z NYX. Ale jak już się podjęłam, to spróbuję go tutaj. Dobra, dalej nałożę ten ciemny, miedziany odcień. Ten może być ładny. No, nawet no. Palc ładnie się tu błyska nam. Powiedzę też. Myślę, da radę. One są strasznie mocno spresowane, te cienie. Okej. I teraz już pędzlem będę dokładać najpierw ten miedziany odcień. Okej. Teraz ten jasno-różowy postaram się tutaj dołożyć. A jak nie, to zaraz go czymś przyklepię, bo w ogóle go nie widać. I na zewnętrzny kącik nałożymy sobie ten ciemny. Teraz to samo zrobię po drugiej stronie. Słuchajcie, trochę zmieniłam plany, bo mam na dwóch oczach dwa zupełnie inne makijaże. Ze względu na to, że chciałam przetestować w całości tą paletę i użyć wszystkich cieni, dlatego na tym oku mam ten rząd, a na tym oku mam ten rząd. I nie wygląda to źle. Jasne, to jest takie trochę, wiecie, brudne, takie, wiecie, to się kojarzy z taką starą formulacją cieni, których ja używałam, jak miałam może z 10 lat, przepraszam, 20, tak swoją drogą. I no, jeśli chodzi o to, no to te cienie nie są najlepszej konsystencji. Coś mi się tu błyska. Powiem wam szczerze, że na żywo w ogóle wyglądają lepiej, więc na pewno pokażę wam się w świetle dziennym. Ale czy ja jestem w pełni zadowolona z tego, co zrobiłam? Jeśli chodzi o to oko, to tak. Jeśli chodzi o to, to zdecydowanie dużo mniej, no ale to wam pokażę potem właśnie w świetle dziennym. Wygląda to w porządku, to jest bardzo dużo, wiecie, takiego metalicznego błysku, coś takiego. Jak na cienie za 9 zł, za dwie palety, to nie jest źle. Ale dołożycie trochę i macie 5 pounds z Mio, także wiecie, mogłoby być lepiej, tak? Tak. Dobrze, teraz już przejdźmy do twarzy. Co ja tu mam? O, zgrozo. Podkład. To jest naturalny, jasny podkład firmy Edit. Kosztował aż 3 zł. I zobaczmy ten kolor, bo już się boję. Ja mam tutaj kolor, tak. On jest bruskwiniowy, ale może zleje się z moją twarzą, nie będzie mocno oksydował, to przejdzie. Dobra, zrobię sobie tutaj swatcha i zobaczymy, jak ciemnieje. Podejrzewam, że bardzo co tu się dużo oszukiwać. W ogóle
Nie, nawet nie śmierdzi. Powiem wam szczerze, że puder śmierdzi dużo bardziej, ale zaraz do niego przyjdziemy. Dobra, nakładam sobie na pół twarzy. Oczywiście na całą twarz nakładam gąbką. 1 hour later. Dobra, słuchajcie, tak wygląda jedna strona po aplikacji. Przyciemniłam wam trochę obraz, żebyście mogli lepiej zauważyć. Koloryt jest wyrównany. Ten kolor jest troszkę dla mnie za różowy, ale myślę, że tak do chodzenia po domu i wiecie, dzisiaj do funkcjonowania to przejdzie. Mogłoby być lepiej, ale jest okej, nawet. Nadal przebija mi tutaj moje zaczerwienienie, które mam. Przebijają mi wypryski tutaj, bo jestem przed kobiecymi dniami, no i niestety mnie wysypało troszkę. Ładnie ma blask, widzicie? Ładnie wygląda na skórze, ładnie ma blask, ale jest gorąco, więc pewnie będzie się wyświecać. No nie jestem zachwycona, w sensie trochę mam takie wrażenie chorej skóry, bo wszystko spod tego podkładu prześwituje. Ona nabiera już takiego troszkę bardziej pomarańczowego koloru. No jestem średnio. Dobra, nałożę go sobie teraz po drugiej stronie i przechodzimy do korektora. Już nie mówiąc o tym, że żeby w ogóle mieć tutaj krycie, to ja nałożyłam 3 warstwy, bo buduje się go po prostu no strasznie. Pierwsza warstwa to w ogóle nic nie daje. Mam wrażenie, że podbija mi pigment mój różowy spod spodu. Nie chce mi się zaaplikować ten podkład na nosie, bo on się tu w ogóle nie chce trzymać. Widzicie, jaką mam dziurę na nosie? Dobra, nałożę sobie resztę, już nie będę dokładać z opakowania, bo już czuję, jak moja skóra jest obciążona od niego. Dobra, tutaj mamy swatch podkładu, który nałożyłam, zanim zaczęłam malować twarz. I teraz dołóżmy sobie i zobaczmy. Tak wygląda świeżo nałożony podkład, a tak wygląda po przeleżeniu tu trochę. Strasznie ciemnieje. I to samo powoli dzieje się na mojej twarzy, więc no będę dzisiaj... Dobrze, że dzisiaj za dużo nie wychodzę. W sumie to w ogóle nie wychodzę, chyba że do sklepu po śniadanie sobie. Także nie będę straszyć ludzi na ulicy. No i dobra, teraz przejdźmy do pudru. Jeśli chodzi o puder, to mam tutaj Kantar Powder Perfect Powder Tea za 2 zł. No i dobra, moi drodzy, ja sobie ten puder nie dam na... A nie, jeszcze mamy korektor za 4 ziko aż. Też z firmy Edit. Nie wiem, jak go otworzę. Aha, w numerze 2 w ogóle. Tam nie było numeru 1. Był numer albo, wiecie, 4. Albo właśnie 2. Okej, jest ładny, w miarę żółty. Dobra, i co my tu mamy? Perfect Skin. I on był inny do doskonałości i pod oczy taki w sticku. Kolor jest nawet okej. Przy tym, co mam na twarzy, jest naprawdę w porządku. No i dobra, zobaczmy. Jeszcze zesłoczuję go sobie na ręku może, na dłoni. Okej, on ma... Jest bardzo jasny, jest taki beżowy w sumie i... jest mega rozświetlający, także zobaczymy, co mi to tutaj da dzisiaj. Okej, krycia tam raczej za dużo mieć nie będzie. Ciekawe, czym się nie zważy z tym podkładem. To będzie test. Nie no, w miarę się złączył. Dołożę sobie jeszcze. I tutaj pozakrywam te zaczerwienienia, które mi wystają. No i sami zobaczcie, z tym korektorem wygląda to niebo lepiej. Ale naprawdę sporo miluś musiałam go nałożyć, żeby w ogóle przykrył mi tu cokolwiek. Świecę się teraz jak kula dyskotekowa, ale ma to swoje plusy dzisiaj. Okej, myślę, że możemy przejść do pudru, to i tak jak mówiłam, mam ten puderek i pędzlem... O Jezus, to on tak śmierdzi. Zacznę od strefy pod oczami i tutaj go faktycznie sporo nałożę. To jest taki typowy mat, taki aż ściągający, nie wiecie, o co chodzi. O, już mi podkład pozwolił wymarchy. Nie, dobra, teraz to już się czuję taka, jakbym miała makijaż na sobie już 8 godzin, myślę, no. Myślę, że 8, tak, dokładnie tak. Z 8 godzin to ja już ten makijaż mam na sobie, tak się czuję. Dobra, lecimy dalej. Co ja tutaj mam? Brusz, bronzer i rozświetlacz. Dobra, zaczniemy sobie od bronzera. To jest w ogóle róż, ale to było tak ciemne, że stwierdziłam, że do ocieplania skóry się nada. I lecimy z tym, moi drodzy. To kosztowało 2 zł w ogóle. Tak, ale 2 ziko. Uwaga. Ej!
jest okej. W sensie myślałam, że to będzie kompletny niewypał, ale jak zadba Ziko, to wygląda bardzo delikatnie. Wiadomo, on jest delikatnie różowy, nie? W sensie, no bo to jest róż, więc ten odcień jest taki typowo brązowy. Zaraz tym pudrem zobaczymy, czy da się odciąć konturowanie. Dobra, sięgam sobie teraz po ten świetny puder. Ten. I nakładam sobie go na gąbkę. Taką naprawdę sporą ilość. I zobaczymy, czy da się odciąć konturowanie. Przeszło nawet w sumie. Wygląda w porządku. Dobra, teraz sięgamy po róż, typowy różyk. Za cenę 4 ziko. On był drogi. Ma taki przepiękny kolor. Ma w ogóle gąbeczkę w środku. Także wiecie, dwa w jednym. Z jednej strony macie róż, a z drugiej strony macie gąbeczkę, co byście mogli sobie nim nakładać, ale ja sobie tą gąbkę może podaruję. I wezmę po prostu pędzel. Okej. Okay. Jest w takim chłodnym odcieniu. Więc średnio mi dzisiaj będzie pasował, ale jest pigment. Nie za duży, więc spoko, łatwiej będzie go dozować. Otrzepę nadmiar z pędzla. Wygląda w porządku. Słuchajcie, na tym, na co go nakładam, czyli na ten podkład, puder, to naprawdę wygląda ok. Ok, już mamy nałożony. I teraz? Teraz został nam, słuchajcie, rozświetlacz. I to też jest firma Edit, to kosztowało 3,50 i to jest rozświetlacz w kolorze 4. Taki fantastyczny, biały, dzisiaj będzie mi tak świetnie pasował, ale no dobra, będzie. Słuchajcie, niech będzie, dobra, sięgamy. O, to już się mocno pyli. Strasznie się pyli. Sypie się fest. No i dobra, sprawdźmy ten highlight. Okej. To ma więcej białego pigmentu niż rozświetlacza. Spróbuję sobie po drugiej stronie nałożyć go mniejszą ilością. Miał być ma taki chłodny, z różowym tonem, ale... Coś tu ewidentnie poszło nie tak, a ja tak niewiele myśląc, taką wiecie, pewną ręką. Więc kupmy go może. Taki trochę siny look nam wyszedł na tym policzku. I no, odbija się ładnie nawet, nie? Ale jak patrzycie na wprost, to widać taką plamę, nie? Generalnie odbija się nawet ładnie w świetle. W sensie, on jest taki, wiecie, grudkowy, drobinkowy, nie jest jakoś mocno zmielony. Podkreśla fakturę skóry. Ale odbija się nawet całkiem w porządku, jak za 3,50 to odbija światło nawet ładnie. Tylko ten kolor mógłby być na bardziej przezroczystej bazie i byłoby dużo, dużo lepiej. No i dobra, teraz mamy tusz i błyszczyk, więc pozwólcie sobie, że ja teraz pozaklejam, dokończę dolną powiekę moich oczu i wrócę do was nałożyć tusz. Okej, oczy mam skończone i powiem wam szczerze, że na dolną powiekę nałożyłam te cienie już bez glitter glue i nawet wygląda to okej, w sensie nie wygląda to dużo gorzej niż na górze, ani nic z tych rzeczy, także naprawdę jest w porządku, aczkolwiek uważam, że to oko wyszło zdecydowanie lepiej. Dobrze, to teraz przejdźmy do tuszu. Tusz kosztował 3 zł i to jest mascara Extra Volume. Tak ona się prezentuje. Zobaczmy szczotę. Okej. Okay. Szczota jest z włosia, nie jest silikonowa. No i dobra. Nie będę dzisiaj kleić rzęs, więc mam nadzieję, że ten tusz będzie dla mnie wystarczający. Lecimy z tym. Efekt jest mega delikatny, mega, mega delikatny. Ma się trochę wrażenie, jakby ten tusz to była już końcówka. Albo jakby przyschnął mocno w opakowaniu. Także ja sobie spróbuję tutaj zbudować coś. Okej, okay, te rzęsy to na pewno nie jest jakiś wachlarz rzęs najpierw rzucających się w oczy. Wyglądają mega delikatnie, tak wiecie, bardzo, bardzo delikatnie. Jeżeli ktoś lubi ten efekt, to spoko. Natomiast ja lubię takie dramatyczne te rzęsy. No i dobrze, zostały nam usta. Jeśli chodzi o usta, to tutaj błyszczyk kosztował 2,99 zł, jest w takim brzoskwiniowym kolorze. Pachnie trochę jak taki sztuczny kisiel. Ale kto wie, okej, ma taki wygięty aplikatorek. Okej, jest fajnie napigmentowany, trochę mi dzisiaj nie pasuje, no ale trudno. Okej, ten błyszczyk daje efekt takich mokrych ust, tak to się prezentuje w świetle sztucznym. Strasznie powiększa usta, mam wrażenie, tak optycznie. Dobra, moi drodzy, idziemy do światła dziennego, pokażę wam, jak to wszystko wygląda w świetle
dziennym. Okej, moi drodzy, tak to wygląda w świetle dziennym. Muszę wam powiedzieć, że jest nawet, ale podejrzewam, że po 8 godzinach, kiedy przyjdę do was z podsumowaniem, może być śmiesznie. No i dobrze, moi drodzy, mamy godzinę 10:07, ja od 10 zacznę liczyć czas, no i przyjdę wam się pokazać po 8 godzinach, zobaczymy, co to z tego wyjdzie, co to z tego nam tutaj zostało. No bo jak widzicie, tak to się prezentuje na tą chwilę. Muszę przyznać, że bardzo podobają mi się usta i nawet brwi, jakby były w innym kolorze. Dobrze, moi drodzy, także widzimy się za 8 godzin. Dobra, słuchajcie, wracam do was z podsumowaniem po 8 godzinach, bo mamy godzinę po 18 i teraz tak. Co ja tu widzę na swojej twarzy? No, w pierwszym momencie świecę się bardzo, mimo że nie wychodziłam dzisiaj z domu, byłam tylko w sklepie po bułki i to jest w sumie tyle. Także po 8 godzinach wyświeciłam się bardzo, mimo tego, że tak jak wam często powtarzam, ja ogólnie nie mam problemu z wyświeceniem się cery, ale jest gorąco, pocimy się, wiadomo, to się dzieje. Jeśli chodzi o kolor, on dosyć mocno ściemniał, na żywo to widać dużo bardziej, że on jest dużo ciemniejszy na twarzy niż na szyi. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to on nadal jest, konturowanie nadal jest, czyli tutaj wszystko się zgadza. No na nosie jest najgorzej, ale no generalnie rzecz biorąc, to na nim było już źle, jak ja ten podkład nakładałam, więc co tu można było się więcej spodziewać. Cienie się nawet utrzymały, w sensie jak na te 8 godzin to wygląda znośnie, porównując do tego, jak to wyglądało, zanim jakby zaczęliśmy odliczać czas. Wiadomo, nie ma super, hiper, ekstra pigmentacji, to nie Anastazja, ale jak na te 8 godzin to wygląda to znośnie, tak jak przypuszczałam, brwi wyglądają najlepiej, pomadka zjadła się po pierwszym posiłku i muszę wam powiedzieć szczerze, że najgorzej wypada twarz, no i tak właściwie to najgorzej wypada ten nos, bo tutaj mi się zadziało coś naprawdę strasznego. No tutaj właściwie... Widzicie? Także to faktycznie jest najgorsze miejsce, cała reszta do przeżycia, ale jak mam być szczera, to zainwestujcie w kosmetyki z drogerii. Tym bardziej, że używanie takich kosmetyków właśnie z takich sklepów jest, wiecie, takie dosyć ryzykowne, no ja nie polecam, lepiej sobie dopłacić i kupić coś z Rossmana. Ja to robię na własną odpowiedzialność i wiecie, no uprzedzam, że ja nie jestem za tym i naprawdę lepiej jak pójdziecie od drogerii coś kupicie. Ale muszę przyznać, że jakbym już musiała czegoś jeszcze raz użyć z tych kosmetyków, to myślę, że byłaby to kredka do brwi, produkty do konturowania twarzy, ale nie rozświetlacz, w sensie róż i bronzer. No i te cienie, myślę, że metaliczne też jeszcze raz mogłabym użyć. Cała reszta jest taka mocno na mech. Szału nie ma, pupy nie urwało, co tu dużo mówić. Ja wiem, że wy mi zaraz napiszecie, że czego ja się spodziewałam za tą cenę, ale musicie przyznać, że nie zjechałam wszystkiego od góry do dołu i gdzieś tam te dobre strony tych produktów staram się ostatnio znajdować, także no staram się jak mogę, aczkolwiek no. Także tak, moi drodzy, tak się prezentuje dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a tymczasem ja już się z wami żegnam, zapraszam was na Instagram, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!